Witajcie, witajcie, kryptodegeneraci. Bitcoin ETF albo Bitcoin ETF. Cóż to takiego? Czy warto się temu przyglądać i czy powinniśmy brać w tym udział? Otóż, jak pewnie widzicie z tytułu tego filmu, no jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że to jest coś, co większość ludzi w krypto czy poza krypto naprawdę nie docenia. Jeżeli tak często ludzie porównują Bitcoin ETF z ETF-em na złoto, to wydaje mi się, że Bitcoin ETF, który notabene jest już faktem, to nie jest kwestia czy, tylko to jest kwestia kiedy. A uwaga, może być to już tak wcześnie jak w poniedziałek 8 stycznia, albo po kolejna data to jest 12 stycznia. W każdym razie już na dniach, prawdopodobnie w styczniu, zostanie ten ETF albo ETF potwierdzony. Więc o co tu chodzi? Więc dużo na świecie jest takich instytucji, jest dużo takich firm rodzinnych, tak zwanych family offices, które mają bardzo dużo pieniędzy, są niesamowicie zamożne. Mają oni swoich własnych menadżerów, które zarządzają ich rachunkami, ich majątkiem. Są to rodziny, które odziedziczyły majątek lub się dorobiły. Są to też instytucje lub klienci indywidualni, tak zwane High Net Worth albo UHWN, czyli Ultra High Net Worth, czyli to są setki milionów lub nawet miliardy dolarów, którymi oni zarządzają. I o co chodzi? Oni w końcu będą mieli instrument, w którym będą mogli ulokować część swojego portfolio, czyli część swoich aktywów w Bitcoina. Czy wrzucą 1%, czy wrzucą 5%, to już tylko zależy od nich, ale czy 1, czy 5% to jest niesamowita suma pieniędzy, która wpompowana w rynek krypto, nawet jeżeli to będzie Bitcoin na początku, no stworzy nam niesamowite ruchy na rynku, ruchy cenowe, więc ten tydzień, jeżeli to się okaże w tym tygodniu, może być jednym z najbardziej zwariowanych tygodni w krypto w ogóle. Także wydaje mi się, że pominięcie takiej zagrywki na ETF Bitcoina, no to jest równoważne, jeśli nie bardziej ważne niż pominięcie zagrywki na ETF ze złotem. A jak zobaczycie, co się stało z ceną złota po ETF-ie, no to ona zrobiła bodajże 10 czy 20x, czyli 20-krotną zwrotność ceny albo pomnożenie się ceny od momentu przyjęcia ETF-a. A uwaga, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że złota, ludzie, którzy zajmują się tutaj kopalniami złota, którzy działają w tej gałęzi, mogą zwiększyć produkcję złota w zależności od ceny. Więc na przykład jak wchodził ETF na Bitcoina, kiedykolwiek by to nie było, to były takie pola złota, które się nie opłacało wydobywać, ponieważ cena była za niska. W momencie, kiedy cena złota wchodziła w wyższe ceny, nagle te pola złota stały się rentowne i zaczęli oni je wydobywać. Czyli wraz ze wzrostem popytu na złoto poprzez kupowanie go przez instytucje, przez ETF, no, zwiększała się podaż złota. A mimo to cena złota i tak niesamowicie poszła do góry. I uwaga, takie coś nie będzie możliwe z Bitcoinem, bo nie będzie można na razie, albo nie będzie można tak szybko zwiększyć podaży Bitcoina, stworzyć nie wiadomo ile farm kupujących Bitcoina zaraz po ogłoszeniu ETF-a, bo one tam nie ma tych farm czekających na odpowiednią cenę Bitcoina i że można je włączyć, tak jak w przypadku złota. No, żeby zwiększyć podaż Bitcoina, to trzeba stworzyć zupełnie nowe, zainwestować kolosalne firmy w te kopalnie. No i uwaga, te kopalnie, większość tych kopalni jest już w Stanach Zjednoczonych, co jest pewnie jednym z większych powodów, dlaczego do tej pory ETF nie był zatwierdzony, bo były to w większości te kopalnie były w Chinach. No teraz już mamy te kopalnie w Stanach. Poza tym wielkie jest ciśnienie już ze strony politycznej na Genslera i w ogóle całe SEC, żeby no, dać trochę temu krypto, tym naszym sektorowi krypto odpocząć po tych ciągłych nagonkach i atakach na nasz sektor. Coraz więcej polityków widzi, że to jest prywatna nagonka. Coraz więcej polityków widzi, że Gensler się nie nadaje i powinien
SEC opuścić. Więc ETF jak najbardziej będzie. I uwaga, to obliczenie ceny Bitcoina w tym momencie jest tak nieprzewidywalne i może tak zaskoczyć stronę, oczywiście wzwyż, że według mnie, jeżeli nie jesteś, nie bierzesz udziału w tym, w tej zagrywce, w tym tradzie, można to nazwać, to robisz błąd. I uwaga, pokażę Ci tutaj moją zagrywkę, jaką chcę zrobić. Możecie spróbować coś podobnego. I za to, uwaga, lajkujcie, subskrybujcie i opowiadajcie o naszym kanale swoim znajomym. Co planuję zrobić? Możecie użyć swoich wskaźników technicznych albo po prostu jakiegoś poziomu Bitcoina, który był w miarę albo tutaj supportem, albo oporem, jeśli chodzi o cenę, i od tego momentu kupić Bitcoina, jeżeli zaczną się te ruchy w górę. Bo uwaga, będzie to zagrywka ryzykowa. Będzie to zagrywka na 50, może setnej dźwigni i zakładamy tutaj, że w momencie przyjęcia ETF na Bitcoina cena wystrzeli, tak jak to wiele razy było. Niektórzy na Twitterze to nazywają Bitcoin God Candle. I jeżeli taka God Candle się stanie, że ona pójdzie w górę i nie będzie się patrzyła w ogóle na dół, a my, wiedząc, że ETF może być przyjęty, wiedząc, że może być taki ruch, a nie weźmiemy udziału w takim ruchu i później będziemy sobie pluć twarz, że no, to było dość łatwe, takie dość dużo faktów było, że no, mogło coś takiego się zdarzyć, no to wydaje mi się, że to będzie większy ból, niż weźmiemy udział w tym, a po prostu nasz rynek wyrzuci, bo okazuje się, że ten ruch będzie trochę w górę, później trochę w dół, trochę w górę i dopiero nie tak, jak się spodziewamy. Dla mnie mniejszym bólem jest to, że mnie wyrzuci, niż to, że na przykład nie wezmę udziału, a okaże się, że Bitcoin nagle z 43 skoczy do 63 bez patrzenia się wstecz. A jest coś takiego możliwe? Tak jak mówiłem Wam o sam popyt, podaż Bitcoina, gdzie popyt zwiększy się niesamowicie, bo nie mówimy już tylko o miliardach tutaj z tych małych firm jak family offices czy indywidualnych, ale mówimy też o firmach, które do tej pory nie chciały i nie próbowały nawet wchodzić w ten rynek, bo był on za bardzo skomplikowany, bo trzeba było i samemu trzymać tego Bitcoina, jakoś wynaleźć sposób na te słowa, no i tak to nie było łatwe. A uwierzcie mi, im ktoś ma więcej pieniędzy, tym jest bardziej leniwy i on nie chce tutaj kombinować, żeby trzymać jakiegoś Bitcoina. A jeżeli jest łatwy sposób i to Bitcoin będzie trzymany przez większość tych, którzy aplikowali o ETF przez Coinbase, firma znana, firma, która zajmuje się tym od dziesiątek lat, no może nie dziesiątek, ale kilkunastu lat, no to wydaje mi się, że jest to zagrywka bardzo dla nich prosta. Jeżeli oni zalokują 1%, to może Bitcoin pójdzie do 50 tysięcy. Jeżeli większość z nich zalokuje 5%, to może Bitcoin powoli skoczy do 70, 80, a może i wyżej. Także tutaj chciałbym Was zmotywować. Spróbujcie wejść sobie na jakąś giełdę. Polecam tutaj MXC albo Binance, chyba nie, ale może być Binance, czemu nie? I parę takich, które używacie. No i takie wejście sobie, powiedzmy, małą sumką, dźwignia 50 albo 100, dać sobie cenę. Tutaj według mojego paraboli XAR wyliczyłem dziennego 45 600, to jest taka ciekawa cena, która jak się przebije, może coś pokazać. Jest dość daleko, także jak Bitcoin będzie szedł w dół, to nic Wam się nie stanie, a jeżeli Bitcoin wystrzeli, to złapie Was i oby się później nie obracał do tyłu. Także no, polecam. Zobaczcie sobie paraboli XAR, wykres dzienny, gdzie ta kropeczka jest, i od tego momentu możecie spróbować sobie ustawić taki stop buy na giełdzie. Jak pójdzie w górę, to Was weźmie, a jak nie pójdzie w górę, tylko w dół, to Wam się nic nie stanie, po prostu wyciągniecie swoje pieniądze po tym ETF-ie. Także myślimy, czy chcemy brać w tym udział. Jeżeli tak, to jak najbardziej zachęcam, bo może to być jedna decyzja, która zrobi Wam z małej ilości pieniędzy niesamowitą kasiorkę, a później do kasiorka można wrzucić, wiadomo, w inne krypto, już bez ryzyka, po prostu na spocie. Także pomyślcie, subskrybujcie oczywiście i działajcie po poniedziałek już za 24 godziny. Pozdro.